Waga do 66 kg. Widzimy reprezentanta walki Gniezno oraz Poznania z klubu Czerwony Smok. No i tak jak określamy, Czerwony Smok, zawodnik w czerwonych spodenkach i z walki Gniezno w niebieskich. Warto wspomnieć, w narożniku zawodnika z Gniezna, Przemysław Gnat, twórca gnieźnińskiego jiu-jitsu, bardzo znanego, doskonali zawodnicy, a właśnie drugim był Giluś, a więc wielokrotny, doskonały grappler, wielokrotny mistrz Polski, naprawdę wirtuos. No i widzimy, ostro toczy się ta walka. Wydawało się, że zawodnik z Czerwonego Smoka, dużo agresywniejszy, widzieliśmy, próbował powalił, ale zawodnik z Gniezna błyskawicznie podniósł się. To tak jak mówiłem, to jest ten nowy element nowoczesnego MMA, a więc to, że zawodnicy nie dają się dobrze skontrolować na ziemi. Dopiero właśnie tak jak teraz widzieliśmy takie potężne wyniesienie w wykonaniu reprezentanta Poznania, no spowodowało, że zawodnik z Gniezna nie był w stanie wyjść już z tej pozycji. I pozycja dominująca, ale zawodnik z Gniezna ze wszystkich sił stara się, no, aby wciągnąć swojego rywala do gardy. I próba trójkątnego duszenia. Jest, proszę Państwa, to duszenie i koniec. A więc, no to wielokrotnie zdarza się, że zawodnik, który tak bezpardonowo próbuje rywala przytrzymać, próbuje zasypywać z góry uderzeniami, no często w wypadku dobrego zawodnika parterowego zostaje właśnie skarcony techniką kończącą. Tak teraz się stało, no ja też nie zdążyłem się rozwinąć, ale jak już powiedziałem, no gnieźnińska szkoła słynie właśnie z umiejętności parterowych, no i wcale mnie nie dziwi właśnie to poddanie. Dobra walka, dynamiczna, no ale niestety przegrana dla zawodnika z Poznania, a Szymon Karolczyk w glorii chwały. No, jestem ciekawy, jak będą wyglądały jego następne walki. Tu się zaprezentował bardzo dobrze, chociaż też trzeba powiedzieć, że zawodnik z Poznania, no, bardzo agresywnie, bardzo ładnie, łatwo sprowadzał. Zaimponowała mi właśnie jego technika obaleń. Jak widzimy, to wcale nie jest takie proste, a on przy siatce dwa razy tutaj, no, raz ładnie obalił, posadził, bym powiedział, rywala, a drugi razem wyniósł i mocno uderzył o matę. Przerwał dostarcie, które przez duszenie trójkątne nogami zwycięża. Szymon Karolczyk! I tak jak słyszeliśmy, trójkątne duszenie nogami kończy ten pojedynek. A my za chwilkę zobaczymy zawodników, no prawie jeszcze raz cięższych,